Skoki Narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Skocznia w Charkowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny świadkami emocjonujących wydarzeń. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Wszystkim zawodnikom życzymy szczęścia w dzisiejszym konkursie. Niestety, można było przewidzieć, że tak się stanie. To nie mogło się dobrze skończyć. Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława stała się dla niego całym światem. Niestety. Skocznia w Charkowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny świadkami emocjonujących wydarzeń. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Wszystkim zawodnikom życzymy szczęścia w dzisiejszym konkursie. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Skoczków są prawdziwymi ekspertami w rozwiązaniu awarii. Ciągle zmieniający się kierunek wiatru na pewno nie pomaga w oddaniu dobrego pierwszego skoku. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity długi skok. Owszem, zgadzam się, zobaczymy, jak sędziowie go ocenią. Jeśli poczekasz na dobry wiatr i prawidłowo wyjdzie z progu, osiągnąłeś połowę sukcesu. Bez hojnych sponsorów mamy dziś wspaniałe warunki do odbycia zawodów. Możemy się spodziewać kilku naprawdę długich skoków. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu.
stocznia w Charkowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Nie od dziś śledzimy wydarzenia na międzynarodowych skoczniach, ale ten konkurs zapowiada się znakomicie. Nie do wiary, kiedy pomyślę, że dzisiejsze rekordy na poziomie 220 metrów były kiedyś tylko marzeniem. Dobra kondycja jest niezmiernie istotna dla skoczka, gdyż wpływa na długość i styl oddawanych skoków. Ach, jakie wyczucie w chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Reszta stanowi dla niego tylko dwóch. Zapominajmy, że pozostali zawodnicy. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że czasami taki upadek może zdziałać cud. Chciałbym raz jeszcze zobaczyć. Skocznia w Charkowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Pod warunkiem, że zachowa tę formę i popracuje nad sobą. Wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Ten upadek zakończył jego występ w dzisiejszych zawodach. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny świadkami emocjonujących wydarzeń. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Wszystkim zawodnikom życzymy szczęścia w dzisiejszym konkursie. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Fatalne budowanie. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Panujące dzisiaj warunki rzeczywiście powinny sprzyjać zawodnikom. Sądzę, że możemy spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale sądzę, że masz rację.
Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Młody, co pokazał, powinien pójść do domu. Jeżeli w ogóle może chodzić sam.